stacji. Każdy wtorek o godzinie 19.30 w Radiu Bayer FM. Zaprasza Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej Fala. Witam wszystkich na kolejnej audycji Muzyka na Fali. Za mikrofonem Marek Wągrodzki po raz kolejny. W dzisiejszej audycji przybliżę Wam historię trzech wielkich zespołów z Polski, które pojawiły się na scenie festiwalu Brutal Assault, a są to Obscure Sphinx, Mgła i Blinded. Ale na początek, wiadomość z ostatniej chwili. Exodus nareszcie wypuścił długo oczekiwany singiel promujący swoje najnowsze wydawnictwo Blood In, Blood Out, o którym wspominałem w zeszłym tygodniu. Przed nami Sold the Wound. Left but life.
A teraz z powrotem do głównego tematu naszej audycji. Przed nami singiel z najnowszej płyty Obscure Sphinxa zatytułowanej Void Model, wydanej w zeszłym roku. Przed nami Lunar Caustic. Thank you.
Reklama. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Dlaczego chcesz odkryć tydzień azjatycki Witazja w Lidlu? Bo wszystko, co najlepsze z Indii, Chin czy Tajlandii. Krewetki, sajgonki, sosy, makarony, azjatyckie noże, bambusowe maty, wasabi, woki, dressingi, akcesoria do sushi, ryż, przekąski znajdziesz w Lidlu. W tym tygodniu w Lidlu odkryjesz także pełne smaku mleczko kokosowe po 3,99 za 400 ml oraz jogurty w egzotycznych smakach. Jedynie po złoty 11 za 150 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Reklama. Muzyka na fali. Niepowtarzalne dźwięki na stacji. Każdy wtorek o godzinie 19.30 w Radiu Bayer FM. Zaprasza Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej Fala. Ten grający metal alternatywny zespół został założony w 2008 roku w Warszawie z inicjatywy gitarzysty Bartosza Badacza i perkusisty Mateusza Werbla Badacza. Wkrótce potem dołączył do nich basista Michał Blady Rejman, a po wydaniu demo pod tytułem Blinded by the Light drugi gitarzysta Tomasz Jony Jońca i wokalista Zofia Wielebna Fraś. Przed nami utwór Frame z wcześniej wymienionego demka. We'll be right back.
Tuż po wydaniu demka, trwającego niemal pół godziny, taką ilość materiału można by już właściwie uznać za epkę. Zespół bardzo dużo koncertował, brał udział w drugiej części trasy koncertowej zespołu Tides from Nebula i w Fiction Tour 2011 grupy Blinded. Debiutancka płyta Anesthetic Inhalation Ritual została wydana 15 kwietnia 2011 roku. Przed nami utwór Nasties. Thank you.
Reklama. Wiesz, stary, bo ja nie chcę wiele. Musi tylko dać się lubić, pozwolić o sobie na chwilę zapomnieć, dać nowe możliwości i nie rozczarować. A ja właśnie taką dostałem. Jest nowa, lekka, po prostu idealna. To lekka rata w pożyczce 5000 zł w kasie Stefczyka. Sprawdź i przekonaj się, jaką przyjemność potrafi sprawić pożyczka. Kasa Stefczyka.pl 801-600-100. Bo lepiej mieć lżej. Lekka pożyczka dostępna do 31 grudnia 2014 roku. Liczba dostępnych dla członka pożyczek 1. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Uwaga! Wielka kasa do wygrania. Zrób zakupy i zgarnij gotówkę w loterii Stokrotki. Wygrywaj kasę i kupuj najlepsze produkty w najlepszych cenach. A dzisiaj świeżutki karczek wieprzowy bez kości, kilogram 12,99. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Reklama. Muzyka na fali. Niepowtarzalne dźwięki na stacji. Każdy wtorek o godzinie 19.30 w Radiu Bayer FM. Zaprasza Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej Fala. Pod koniec 2011 roku z zespołu odszedł gitarzysta Bartosz Badacz, a jego miejsce zajął Aleksander Olołukomski. Dwa lata później, w 2013 roku, zespół wydaje kolejny album, Void Mother. Następstwem tego wydarzenia jest trasa koncertowa Czarna Polska Jesień 2013 wraz z zespołami Behemoth i Toe. Obscure Sphinx pojawił się także na Castle Party 2014 i festiwalu Brutal Assault. Na tym drugim koncercie udało mi się nawet być. Zespół prezentuje bardzo wysoki poziom muzyczny, a ich występ był bardzo artystyczny. Wielebna prezentowała bardzo teatralne ruchy, była biała od stóp do głów, mówiąc tu zarówno o makijażu, jak i ubraniach. Przypominała trochę mumię wybudzoną z wiecznego snu. Na pożegnanie The Presence of Goddess z najnowszego albumu.
Muzyka na fali. Niepowtarzalne dźwięki na stacji. Każdy wtorek o godzinie 19.30 w Radiu Bayer FM. Zaprasza Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej Fala. Przechodzimy do kolejnej kapeli. Przed nami black metalowa Mgła. Yeah.
Usłyszeliśmy utwór Groza 1 z pierwszego longplaya grupy, w której stały skład wchodzi Mikołaj M. Żętara, odpowiedzialny za gitary, bas i wokal, a także perkusista Maciej Darkside Kowalski, który zastąpił w 2006 roku poprzedniego Paukera, kryjącego się za pseudonimem Darren.
Usłyszeliśmy właśnie utwór numer 3 z najnowszego dwuletniego wydawnictwa pod tytułem With Hearts Towards None. Każdy utwór zatytułowany jest po prostu nazwa płyty i numer utworu. Ale zanim światło ukazały się oba longplaye, zespół nagrał także trzy epki. Presence, z którego pierwszy utwór za chwilę usłyszymy, Mdłości i Further Down the Nest. We'll be right back.
O, przepraszamy za drobne problemy. Już jesteśmy z powrotem. Zespół na koncerty dobiera sobie sesyjnego basistę i drugiego gitarzystę, a członkowie zawsze grają w kapturze i specyficznych maskach zakrywających całą twarz. Zespół koncertuje od wydania ostatniej płyty i pojawił się na scenie Metal Gate dla zespołów undergroundowych na ostatnim festiwalu Brutal Assault. Muzyka na fali. Niepowtarzalne dźwięki na stacji. Każdy wtorek o godzinie 19.30 w Radiu Bayer FM. Zaprasza Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej Fala. Niestety nasz czas dobiega końca. Blinded jestem zmuszony omówić na następnej audycji, którą będę prowadził. Życzę miłej nocy i snu twardego jak metal. Na pożegnanie S1.
Muzyka na fali. Niepowtarzalne dźwięki na stacji. Każdy wtorek o godzinie 19.30 w Radiu Bayer FM. Zaprasza Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej Fala. Radio Bayer FM.